Witam serdecznie na mapie Hoiberon Farm C22, oczywiście kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku kupujemy prasę, ale nie byle jaką prasę, bo kupujemy prasę Case'a. Oczywiście ta sama, co ja mam aktualnie. A tylko, że jest po prostu Case. Ale niech jest tak, jak jest, nic nie zmienią. No, niech tak jest, dobra. Ewentualnie tablicę sobie zmienię. Na typ 2. Jedziemy. Widzicie, skupiłem się, to ty. To raz, dwa. Mi to. Dobra, kolor podstawowy. Nie wiem, gdzie ta tablica jest. Ale dobra, kup. 226 tysięcy. No i grzejemy na pole. Prasować słomy. Dziś na dwa zestawy prasujemy. No bo jak kupiłem sobie case'a prasę, no to przecież Holland musi gdzieś jeździć, tak? Z moją kroną. A jeździ na polu numer 26. Największe pole mu dałem do prasowania. Niech sobie jeździ. Nie powinien się zabić. Chyba, że obelki na poprzeczniaku, ale to obaczę w sumie, jak to będzie. Bo może być tyle tej słomy. Mam w sumie raz, dwa, trzy. Cztery pola. Aż słomy. Dobra, niech już się to rozkłada, bo to się długo rozkłada. Prawo, lewo, prawo, lewo. A wjadę sobie pierw na to mniejsze pole. I jakby to opracować. Może tak sobie pojadę? Nie 24, czemu 24? W jakiś rok. No to nie wykryjemy to. Super. A, bo ostatnio było na 24 ustawione. Ostatnio było na 24, bo ostatnio co robiłem? Wapno. Wróć na 240. Oczywiście belka 240 no bo innej nie uznaje. Że nie tyle co nie uznaje, ale innej belek się nie opłaca robić. Dobra, te trochę tam co zostało po prawej stronie, to nie będę tego zbierał, no już bez przesady. Przynajmniej ciekawie to będzie wyglądać. Pole całe na kurskleju było koszone, jak widać. Zero śladów jest na tym polu. No tylko tutaj, jak musiałem włączyć kurskleja. I chyba przez całe pole jeden zmiennik przejechać, a tak to nie jest czyste pole. Żywe ściernisko, można powiedzieć. No i fajnie to będzie wyglądać, te ślady po skocie. Oczywiście prasa case'a, no bo mam, myślałem nad tym, aby wziąć sobie tą samą prasę, czyli kronę, ale stwierdziłem jednak, że kurde, ten MF jest czarny i trochę czerwonego, więc myślę, że czerwony ma tylko wstawki. A myślę, że case'a kurde jest czerwono-czarny. Więc myślę, że mówię, idealnie będzie zestaw wyglądał. Też tak faktycznie jest. Ale to nie chodzi o. Czy to głównie o to chodziło? Ale po prostu nie chciałem mieć dwóch takich samych pras. O i tyle. Tak może to w sumie w skrócie powiedzieć, że nie chciałem mieć dwóch takich samych pras i tyle. No. I ładnie to idzie. Prasowanie, no wiadomo, no z taką prasą to zarąbiście idzie prasowanie, no bo 20 metrów z grabiarka z przodu. A są takie prasy w realu, no oczywiście nie z takim metrażem, no ale są takie. Gdyby mają po 3 metry w bok z grabiarkę, to widziałem taką, ale to taką wielką, co ja mam 20 metrów, to takiej nie ma. No ale, no dobra. Wiadomo, to jest farming, a ja chcę też
też szybko dusić tą serię, dlatego kupiłem drugą prasę, no i dużo słomy, tak, żeby mieć zapas słomy na dłuższy czas. No wiadomo, jak będę miał zapas słomy, to już nie będę musiał tyle słomy prasować. Przecież zależy, ile będę te kostki zbierał, tak? To jest też druga strona medalu, że mogę to troszkę wszystko zbierać, te kostki. No ale w kolejnym odcinku zrobimy sobie chyba jakąś uprawę po rzepaku. No a cosplaye sobie będą standardowo siać. Jeden będzie siał to duże pole, a drugi będzie siał to moje mniejsze pola. Oczywiście rzepakiem. Czy do kolejnego... A może z mężczykiem? Pomyślę. Tylko do kolejnego sezonu chyba się nie wyrobię mojej fabryki, żeby przerobić cały rzepak, więc... Więc może i ten sonecznik byłby lepszy pomysłem. Bo rzepak jest na magazynie. U mnie. A ogólnie jest taka historia, że cały elewator ma zarąbany jeden. I musiałem chyba ze 100 albo 150 ton pszenicy... Więcej w sumie. Około 300 ton pszenicy na drugi elewator zawieźć. Mam 555, z czego 30 ton jest moje. Znaczy moje, no u mnie na silosie jest 30 ton. No jeszcze mi dało 216, a rzepaku... Rzepaku nie dało. A rzepaku nie wiem w sumie ile dało. Ze 100 ton chyba. Może trochę więcej niż 100. Więcej niż 100. Ze 120 ton chyba dało. Rzepaku, coś takiego pamiętam. Tak mi się jednak wydaje, że to było. No, jest 19.53, a akurat jest 25 sierpnia. W sumie to zaraz będzie wrzesień, więc... Za tydzień już będzie 1 września, więc... Ciekawie, ciekawie. Ostatni tydzień wakacji został. No, ale to tam... Wow. To tam mi nic nie robi, no bo i tak chodzę do roboty i tak, no. A jutro sobota, więc jutro... Więc jutro prawdopodobnie będę grał z Krukiem. Ale taki był plan. No chyba, że gdzieś będę wychodził, no to... To już może być trochę ciężko z grą. Nie no, ale na pewno coś tam zagram z Krukiem, żeby się nie dar. Pewnie by się płakał, że kurde, znowu go szukałem. Zgrabiło to? Ju. Dobra, to zgrabimy jeszcze raz, przeciągnę zgrabiarką. No bo to była... Nie wiem, w sumie jak to wyszło. A, bo to był przejazd. Przydałoby się kąt ogarnąć taki, jaki jest. Czyli jakoś tak. Niech paski idą. Nie wiem pod jakim kątem, w sumie kombajn jechał. Dawaj. No coś się zbugowało. Bo już się coś zbugowało, bo było widać. Że ten idzie dużo niżej i podrywa. Aż zobaczyć co robi mój New Holland. A mój New Holland robi manianę. Na kostce się zawiesił gdzieś. Nie, mu te kostki muszę z poprzeczniaka tu poprzenosić. Muszę zobaczyć, czy w ogóle wracam na pierwszym przejeździe, czy na drugim. To też jest dość ważna wiadomość. Tutaj akurat jest fajnie, bo na jeden pokos bierze, więc Żydów nie robi. Ze sobą, no ale za chwilę będzie jechał na dwa pokosy i już będzie ciężko. A mi się zajrzał chyba na pierwszym nawraca. W sensie na pierwszym tym. Muszę zaraz zobaczyć. To podnosi, jak on to nawraca. Aha, on tak nawraca, no dobra. O to mi właśnie chodziło, na jak on to nawraca. Więc muszę szybko te kostki przenieść, żeby mój kolega się nie blokował.
No w kościele to też może trochę inaczej jechać, ale wiadomo. Chcę tylko te pierwsze kostki przenieść. To już nie będzie jechał. Ubliży drzew. Dobra, tu są pozbierane, bo tu zbierałem. Te dwie kostki na pewno muszę wyciągnąć na bok. O, ale pod sam silos nie musiałem aż. No i dobra, ten tu. A, te są przesunięte, dobra. A widzi, no już trochę za grube są dwa pokosy. Ale to tak jest jeden. On to na dwa pokosy weźmie, czy na jeden? On to jednym weźmie, dobra. A, czyli widzę, że jeden, dwa będzie chyba tak wychodzić. No to jak jest na jeden, to Grantko to zbiera. Tylko, że tu też po trionie tutaj jest koszone, tutaj jest teraz prasowane po trionie, gdzie ja jeżdżę, więc tutaj sobie moja prasa ogarnia jeszcze. Chociaż zostawię? Niby lekko zostawię, no bo ja tak trochę pod kosem, więc. Więc taki lekkie mijaki będziesz zostawiał. Ale nie da się tego inaczej. Znaczy, no mógłbym to na prosto wziąć. Nie wiem, czy na prosto by nie było lepiej, jakbym takiego tak. Jak idą tekstury siania zawsze. Wtedy bym tak brał jeden pokos i trochę drugiego. Tak, nie wiem, jakbym to nawet brał. No i dobra. GPS-iki, jedziemy dalej. Fajna robota. Ja lubię prasować tą prasą akurat. To jest coś pięknego. Przez sobie do 19 takie coś ogarnąć. No w 19 to prasowanie to takie jest zawsze. Uciążliwe. Muszę sobie taką zgrabiarkę ogarnąć. Bo na pewno są. Przecież to nawet do 17 widziałem taką prasę. Tylko, że... Przecież ja w 15 taką prasę mam. No, tylko jest trochę mniejsza, wiadomo, tak? No nie ma 20 metrów, ale... Jest troszeczkę mniejsza, ale... Też nie polanda. O i w sumie... Wygląda... Tak samo. Więc już ma guma. Teraz to dopiero ciekawe wyszło. Jeżeli nie zbieram całego... A dobra, zbieram już. Dobra, już zbieram, tylko tam na początku nie zbierałem. No i to jest prasowanie. Ja będę... Dobra, ten jeden pokos. 4. Trzy.
Dobra. Ten to zawsze, nie? Niedoczekany. Fajnie to idzie. A ile mamy minut odcinka? Z ciekawości? 15, no to... O! Co są... widzisz? O, taki... prasowanie. Za 30 minut. Za 30 minut i teraz co? No to jak będziesz wychodził, to daj mi znak. 20:30 znika. Nie mam je w domu. Masz być. A, to tylko ten nadmiar słomy, co tam był z kombajnu, nie zabrałem, ale tak to ogólnie zabrałem. A dobra, ten mały pokośnik niech sobie tam leży. Wyrąbany w sumie w niego. Tam za dużo i tak bym nie miał. A tam niech sobie leży ten pokosik. Mówię, wyrąbane jajco. No. Tak, to można. O, dobra, dojechałem do końca? A nie, jeszcze nie dojechałem, dobra. Teraz dojechałem do końca. Nie, bo zacząłem pisać na telefonie i tak to jest. Jak się pisze na telefonie i później spojrzy w farminga, to nieraz jak się spojrzy za późno, to już nieraz jestem na drugim polu. A to rzadko w sumie się zdarza. Najczęściej sobie ogarniam jedno oko na ekran, a drugie na telefon, tak więc tak sobie mniej więcej ogarniam. Tak jak teraz sobie przeglądam YouTube Studio i sobie patrzę co chwilę na ekran, co się dzieje. O! Patrzyłem się na ekran, tylko się nie wyrobiłem, bo za późno skręciłem, więc... Więc nie możecie mnie osądzić o to, że nie widziałem tego. O, za szybko prasę wyłączyłem. To też ciekawostka. To też ciekawostka w sumie, że za szybko prasę wyłączyłem. Dobra, zrobimy tak. Jak teraz. Że to może tak trochę nieładnie tutaj zrobiłem, ale wyrąbany w celu. No i ten przejazd jest tu, dobra. Bo nie wiedziałem w sumie, gdzie, jak ten GPS idzie do końca. A mogłem w sumie do tyłu spojrzeć, to bym wiedział, ale dobra. Nieważne. No nie wiem, sprasuję chyba to i będę kończył. No co, no to dzisiaj tylko prasowanie słomy, tak? New Holland będzie miał sprasowane całe pole? No nie będzie miał, bo 22 minuty. Czyli... Jakbym miał 15 minut, to bym poczekał, a jak ma 22 minuty, to kurde, dosłownie 2 minuty przed moim wyjściem będzie. Więc tak trochę średnio. Ale dam radę. W sumie w tym czasie, co on będzie... Co New Holland skończy... Nie wiem, jak to powiedzieć sobie. New Holland skończy w tym samym czasie, co ja skończę sprasować 3 pola. No, tylko, że wiadomo, ja mam pola tutaj, dwa małe i no w sumie... Można powiedzieć, że te 3 pola, no to jest połowa tego, co ma New Holland. Może nie połowa, ale tak 3/4 na pewno. Troszeczkę... czekaj. Ile jest kostek już zrobiłem? Tak? No, 150 kostek. No są super. 150 razy 8. No to czekaj, jak 150... Dobra, w sumie 160 jest.
bo to dosyć szybko przybywa. No to kurde, mi to nie wejdzie. Czekaj, ten magazyn wchodzi 200 ileś kostek. No ale ja jeszcze do miksera wrzucę, wiadomo. Tylko że mikser nie wiem ile przyjmie. Na pewno jedna przyczepa, czyli 30 kostek chyba, tak? No 30 kostek chodzi. Są 32 kostki, nie wiem, jakoś tak. No to 30 kostek na pewno pójdzie do krów, do ścielenia. Zostawię sobie. A reszta do miksera. A tam chyba po milionie wchodzi z tego, co pamiętam. Wyłącz, no po co ma chodzić? A, bo kieszonki nie ma. No to jest 500, jest połowa, no to tu po milion, to tu milion wchodzi. Siana też jest mało. Kieszonki, zero. No patrzę, to tam akurat 200 ton wchodzi, ale mam jeszcze 800 ton TMR-u zrobione, więc no spokojnie. Starczy mi to na razie. Na dwa sezony mi to starczy. A liczy się sierpień? Wiadomo, no słoma sobie miesiąc leżała, no to w realu to w sumie za dużo tej słomy już by nie było, tak? Ale to jest farming, to wiadomo. Musiałem przeskoczyć na sierpień, no bo chciałem już sobie pracować i w sumie siać, ale tak sobie pomyślałem, że przecież nie mogę siać, bo nie mam czego. Nie mam co siać. Bo nie mam co siać. Znaczy no mam. A nie, nie mogę w sumie nawet. Bo tylko rzepak mogę siać na sierpniu. Tylko rzepak na sierpniu, a ja potrzebuję inne uprawy. A tutaj bym sobie chętnie jęczmień zasiał na tych dwóch małych polach. No tutaj będzie kukurydza na kiszonkę, bo musi być dużo kiszonki. No a tak tutaj to będzie te 2-4 pola rzepaku. To są takie duże pola. Łąka zostaje tam gdzie jest. Ewentualnie się dokupi jak... Przejedziesz czy nie przejedziesz? Jakieś pole i się zrobi na chwilę obecną łąkę, a później... Najlepiej to by było łąkę... O właśnie, kupić 48, wyżagować to i zrobić tą łąkę. To brzmi jak plan. Tylko że 800 tysięcy, nie? A 800 tysięcy dla... Od tak sobie nie zbiorę. Bo ja mam 100 tysięcy kredyty, tylko byłam 2 miliony 900 na koncie. Bankowym, więc... 2 miliony 900 długu oczywiście. Więc mikrobank nie chce dać kredytu już. Ponieważ czego? Do 3 milionów tylko mogą mi dać. A że ja praktycznie cały czas dobieram, a nie spłacam, no to... Ostatnio spłaciłem chyba 150, ale teraz po pszenicy... Nie, teraz jest taki plan. Kupić 48, zasiać. Zasiać trawą, no i mieć dwie łąki. To jest bardzo dobry plan. A jak będę miał dwie łąki, no to będę mógł mieć więcej siana. A jak będę miał więcej siana, no to... To więcej krowy... No nie, no krowy... Właśnie kiedy będą krowy? Bo mam 40 krów prawie. No za 2 miesiące będą dane krowy, więc no. Będę miał 40 krów, więc trochę więcej już będą żarły. Więc w sumie ta druga łąka to jest to. To musi być. Wujek tam. Przejadę? Oczywiście, że nie. Jeszcze nie mogę się złożyć, bo... Bo kurde, belka jest w środku. Jakby to drzewo tak stało z metr w prawo, albo metr w lewo, zależy które. Albo to lewe, albo to prawe, obojętnie. To bym sobie przeskoczył tam na tamtą... na 34. I dalej już bym przejechał, tak. Ale się nie da. Będę się chyba jechać do drogi. A jak się przy drodze nie będzie dało, no to już... No nie, tutaj to już w ogóle nie przejadę. Na drugą stronę. Jak się nie będzie dało przez tutaj drogę przejechać, to będę musiał się złożyć. Dobra, zrobię awaryjny przejazd. Tak, bym tędy pewnie na pole tutaj wskakiwał, więc...
Aktualnie są pole sąsiada, ale jeszcze trochę i będzie moje, więc... W sumie mogłem tam... A nie, tam to w sumie trochę by pusto było, jakbym usunął drzewko. A tutaj to jest sobie tak akurat to pasuje. Na przestrzał. Tak zwany. No właśnie o tym mówiłem. Właśnie zobaczcie, jak to po nim... No, widać, że Mikołan tutaj... No, o tym mówiłem, że trochę zasławia słomy, no bo tutaj nie Holand kosił. Więc wałki się dosyć grube robią. Jak jechał, to jeszcze jechał, ale najgorzej będzie jak tutaj jak hałdę wysypał, gdzie miał pełny zbiornik. To będzie ciekawe dopiero sfasować. Tam takie żytki małe jak zostaną, no to wiadomo, no to tam już wyrąbane tak. Ale wiadomo co chodzi. 26 minuta. A zrobimy sobie 40 minut, żeby był legitny odcinek. Oczywiście zbierać kostek nie będę, no na odcinku. A, czyli będzie tak jak wam powiedziałem na polu z Holandem, że będzie raz jeden pokos brany, raz będą dwa, a może półtora. Zależy jak będzie GPS pasował, nie? Bo ja jadę według GPS-a, a nie według pokosów. Ewentualnie mógłbym sobie GPS-a wyłączyć, tak? I przestawić, i tutaj znowu dwa pokosy brać i tak przeskakiwać, nie? No ale o, na przykład tego już bym nie zebrał, tej górki, co teraz zabrałem. No to dobrze, że jest to zgrabiarka, bo tak ogólnie to zwykłą prasą chyba tego nawet nie wziął. Znaczy, no bym wziął, ale to tak na styk w sumie wybrał. A taką sobie dograbię, to na trzy pokos i jest ładnie. I tutaj, no tak jak mówiłem, dwa pokosy, czyli 2-1, 2-1, taki system jest. No New Holland jest tutaj, więc on zaraz będzie zaczynał te krótsze. Jest kurde 20:15, a mu zostało 12 minut kursu, 13. Znaczy kurde będzie 20:28 koniec. No to tak sobie na stick będzie zakończony. No. No i dobra, no. Fajnie to idzie. Taką prasą można się bawić. A, i tu znowu jeden pokos. Co w sumie trochę lipa wyszła, bo będę musiał teraz napustać, że cały przejazd. Ale dobra. Na gry kursy dalej. Dobra, jak to wygląda? Fajnie to zaczyna rosnąć powoli, flat na osadzie. Zauważyłem, że te moje odcinki to tak przez cały dzień. Do tej 20 to tak sobie trzymają 20-30 już jest. Zależy w sumie jaki odcinek i jaki dzień. Na przykład najlepsze jest to, że ja sobie sprawdzę na przykład o 20. Chyba nawet było tak z tym odcinkiem w czwartek. A czy w czwartek, no czyli ten ostatni zbiór kukurydzy Gerkrux. O ten odcinek mi chodzi. No tak, ja powiem, że w czwartek, no to wy i tak nie będziecie wiedzieć co chodzi, no bo jest 25 sierpnia, jak ja to nagrywam, a ten odcinek jest na... Nie wiem sobie na kiedy nawet. Więc no. Więc tak. No ile mi tu przejazd zostało? I tu niedużo zostało. Ogólnie kiedy na dwa przejazdy, o tak jak teraz, to w sumie tutaj fajnie leci. A, bo to nie był cały przejazd, bo widać, że tutaj było tak jakby no pół headera, no może trochę większe pół. 3/4 headera było gdzieś, tak? I już widać, że... O, tutaj widać, że było... już nie był cały i dlatego mówię, czemu on mi tak ładnie bierze, tak? Przecież tu nie mam kościół, ale tutaj właśnie o tym mówię, że tutaj jest hałda i tutaj już od razu jadą dwa całe. Widzicie, jak jest hałda, no to już nawet... Nawet tego nie biorę, tylko zostawia taki pasek na boku.
No a tak jak teraz, tutaj dwa razy w ciągu jest przejechany. No tak dosyć mu to idzie zbieranie. Coś tam poprzepuszcza, no wiadomo, coś tam musi przepuścić, ale... Ale nie ma tragedii. Zawsze mogło być gorzej. A mówię, ta druga prasa mi się przyda w ciul. Druga prasa mi się przyda z tego względu, że... No, jak teraz są takie wielkie prasowania. No to fajnie idzie. Ale jak będę miał dwie łąki skoszone i przetrząśnięte, bo może być taka sytuacja, no to jeden będzie sobie tutaj prasował, a drugi sobie będzie tutaj prasował, tak? A ja będę sobie w tym czasie kostki zbierał. Też tak może być. No i będzie fajnie. Łąkę trzy razy do roku koszę. Tak akurat wychodzi. Najczęściej wychodzi... Chyba maj wychodzi? Maj, sierpień jakoś, tak? I potem październik ostatni raz, albo listopad. No akurat pasuje. W listopadzie jak się sprzedaje pociągiem, to nie ma co robić. W związku z tym sobie ogarniałem moje... Muszę powiedzieć łąki. W sumie jeszcze łąkę, bo ja jedną łąkę mam. Ale temu zostało 2-4 przejazdy, więc... A kostek już ma chyba ze 300 zrobione dzisiaj. 250. W sumie dużo się nie pomyliłem. Ale chyba z całego będzie 300. Powinno być. Złapię? Nie złapię. Bo za późno. Za szybko skręciłem, a... No, po prostu za szybko skręciłem tyle. Dobra, trzeba zasłonić okno, bo 10 minut zostało do wyjścia. No i tak to wygląda. Tarirarara. O tak. No. Dojrzę do końca pola i kończę odcinek, bo to już czas. No mówię, dojrzę do końca odcinka, do końca pola i kończę odcinek. Bo to jest czas najwyższy. No bo już jest 35 minut, a poza tym zostało do wyjścia 9 minut. Wiesz. Dobra. Dwa przejazdy jeszcze. A ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć. 35 minut. Na razie, pa, pa.